Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym sympozjum międzynarodowym z okazji setnej rocznicy urodzin Karla Dedeciusa. Znajdujemy się tutaj w Instytucie Spraw Polskich w sali Karla Dedeciusa, która równocześnie jest częścią biblioteki. Mamy tutaj ponad 2000 książek polskiej literatury w tłumaczeniu na język niemiecki. Na początku kilka uwag technicznych. Zarówno przez webinarium będzie nas można usłyszeć, jak i na stronie Facebooka Instytutu Spraw Publicznych oraz Uniwersytetu Łódzkiego w językach polskim i niemieckim. Jako uczestnicy będziecie Państwo mieli możliwość zadawania pytań po wygłoszonych referatach poprzez funkcję czatu, że możecie Państwo w formie pisemnej te pytania zadawać i już teraz bardzo Państwa proszę o, ponieważ nasz czas jest ograniczony, bardzo proszę o stawianie pytań precyzyjnie sformułowanych, krótkich. Jeżeli śledzicie nas Państwo na Facebooku, macie tam możliwość użycia funkcji komentarzy i zadawania pytań poprzez właśnie tę funkcję. Takie pytania również pojawią się u nas w naszym czacie. Na początku naszego wydarzenia usłyszymy powitanie dyrektora Fundacji imienia Roberta Boscha, której chciałbym podziękować nie tylko za 40-letnie wsparcie dla Instytutu Spraw Polskich w Darmstadcie, ale również za sfinansowanie dzisiejszego wydarzenia. Także bardzo proszę o wystartowanie z powitaniem pana doktora Joachima Rogala. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Szanowni Państwo, es ist mir eine Ehre und eine Freude, to dla mnie zaszczyt heute zu Ihnen i przyjemność, że mogę powitać Państwa dzisiaj w imieniu Fundacji imienia Roberta Boscha na wydarzeniu zorganizowanym z okazji setnej rocznicy urodzin młodzi Karla Dedeciusa. Karl Dedecius był bardzo blisko związany z naszą fundacją, a z kolei fundacja wspierała od samego początku rozbudowę założonego przez niego Instytutu Spraw Polskich. In dieser Zeit viele tolle Initiativen verwirklichen können. Das prominenteste sicherlich die polnische Bibliothek bei Suhrkamp in 50 Bänden. Wesentlich nachhaltiger als diese spektakulären Initiativen war aber die gemeinsame beharrliche Arbeit an den Grundlagen der deutsch-polnischen Aussöhnung. Miała z pewnością wspólna praca u podstaw polsko-niemieckiego pojednania. Fundacja znalazła w jego sobie genialnego pomysłu. Jego genialne i wtedy super dysywne idee, aby wykorzystać kulturę i w szczególności literaturę do tego, by zbliżyć do siebie Polaków i Niemców w tych czasach komunistycznej Polski, dała ogromne plony. Fundacja imienia Roberta Boscha straciła ważnego doradcę, a ja, przyjaciela, będziemy zawsze czcić jego pamięć. Nie mam niestety dźwięku. Herr Mack, Ihr Mikrofon war aus. Nach dem Grußwort Po tym powitaniu dyrektora Fundacji imienia Roberta Boscha usłyszycie Państwo teraz powitanie naszego dyrektora i dyrektora Instytutu Spraw Polskich, pana profesora doktora Petera Olivera Löwa. Szanowni Państwo, Karl Dedecius towarzyszy nam tutaj od zawsze, tak jak inne instytucje. Bez Fundacji imienia Roberta Boscha niewyobrażalne byłoby działanie Karla Dedeciusa i też działanie Instytutu Spraw Polskich, ponieważ
jego działania były tak samo wspierane przez fundację, jak i 50 tomów serii wydawniczej Polskiej Biblioteki w Sturkamp. Kary de Decius zawsze mu się udawało wpływać na ludzi, inspirować ich, otwierać okna na Polskę. Coś, co realizujemy w tej chwili nie tylko przez literaturę, ale przez liczne inne projekty. Ale literatura, która była tak bliska de Deciusowi, jest również bardzo istotna dla nas. Jako Instytut Spraw Polskich wspólnie z Fundacją Roberta Boscha ufundowaliśmy nagrodę imienia Karla de Deciusa. Fundacja Roberta Boscha przestała wspierać fundowanie tej nagrody, ale na tym jakby nie kończy się jej historia. Bardzo serdecznie dziękuję za tę wielokrotną, wieloletnią współpracę i wsparcie. Mamy nową instytucję wspierającą. Nagroda imienia Karla de Deciusa będzie w przyszłości wspierana przez i współfundowana przez Darmstadtką Kasę Oszczędności. To jest ogromnie istotna, bardzo istotna wiadomość dla wszystkich tłumaczy, ponieważ nie wszyscy oni szukają publiczności, często pracują gdzieś w swoim biurze zamknięci, a nagroda imienia Karla de Deciusa umożliwia im opuszczenie tego biura przynajmniej na chwilę i zaprezentowanie się światu zewnętrznemu. Kolejna nagroda zostanie rozpisana jesienią tego roku i w 2022 roku zostanie przyznana w Darmstadcie. Życzę Państwu wielu interesujących przeżyć związanych z Karlem de Deciusem i przekazuję głos Manfredowi Makowi, który również dobrze znał Karla de Deciusa. Tak, i teraz możemy przejść do rozpoczęcia naszego sympozjum. Na początku będziemy mówić o czterech tematach. Potem usłyszymy laureatów Nagrody imienia Karla de Deciusa. Będą oni mówić o Karlu de Deciusu i też o pracy, jaką jest praca tłumacza. A na koniec naszego wydarzenia przygotowaliśmy dla Państwa premierę filmu. Andrzej Klamt nakręcił dla nas krótki, piękny film o Karlu de Deciusu.